Witamy serdecznie w środowym odcinku Lekkostronnicze. The dream of freedom. I had a dream. The dream about love. Chodź, pokażesz górkę. Dream about fate. About love. Oczywiście, że mam piękną skórkę, bo się wczuwam w rolę. Wiesz, że dzisiaj będziemy rozmawiać? O emocjach. O emocjach, o przeżyciach, o rodzeniu, o kobietach, o mężczyznach. Słuchajcie, czy to jest możliwe, żeby mężczyźni odczuwali bóle porodowe? Z dzisiejszą technologią tak, albowiem żyjemy w XXI wieku. Przypinają wam do brzucha takie przyssawki elektryczne. Które trochę wyglądają jak stale zakupów mango. Tak, takie, wiesz. Tak. Miałeś to kiedyś? Ja miałem to kiedyś. Co ty gadasz? Miałeś pas, który wibrował? Nie, nie stale. Zakładałeś go tylko na brzuch? Nie, miałem motylkę takiego. Czek, i tu miałem na środku takiego. A tylko na brzuch go zakładałeś? Wiesz, jaki kurde byłem napakowany? Teraz już zeszło. Zeszło, kumam. Czerwitek. I oni dokładnie takie rzeczy im zamontowali i wywoływali bóle w ich brzucha, żeby mogli się poczuć. I ja pomyślałem tak, po prostu włączmy i zobaczmy. Chyba odchodzą mi wody. Nie, to ciekawe. W każdym razie, ci mężczyźni nie wytrzymali nawet 2 godzin. No właśnie, zostali podłączeni pod odpowiednią tą operatorę, która tak symulowała chyba te bóle, jak mnie mam, które były sterowane przez gość oddycha przez maskę. Ja już nie mogę dłużej. Czy ja już mogę urodzić? Ale cześć, w pewnym momencie tak... Róbcie cesarkę! Patrz, jakiegoś ma kwaśną wyraz twarzy, już mam dość. Kobiety jak rodzą, to jest taki ból, że nikt nie jest w stanie tego opisać. Słyszałem. Ja właśnie opisałem. Ty, ale wyobraź sobie, jaka to musi być radość, jak już w końcu urodzisz tego bachora i sobie myślisz, Boże, już mnie nic nie będzie bolało! Nie, i dostajesz tak na ręce tego bobasa we krwi, brudny, brzydki i taki... A ty, Jezu, jaki piękny. Ale pomyśl, i masz to dziecko i tak, dobra, urodziłem cię, teraz masz być zajebistym dzieckiem, a 10 czy tam 15 lat później, dobra, stary, daj dwie deszki, no, bo muszę iść na imprezę. No. No ojciec! Jak ty się odzywasz do mnie? Oj! Jak cię uczy? Hajs! Co mówiliśmy ci o paraniu w domu? Hajs! A ile ci trzeba? No i tyle, co na gumy i na szlugi. A mnie wkurwiasz. Tak, potem... taki beton. A nie, później idzie do komputera. A mnie ale beton. Jakbym usłyszał od kogoś z was, kto to ogląda, to... I nie szanuje rodziców, ale bym kopnął w dupę. Nie ma czegoś takiego jak nieszanowanie rodziców. I ja, jeśli mogę, to chcę powiedzieć, że każdego, kto nie szanuje rodziców, będziemy banować. Jeszcze nie wiem, jak się dowiemy. No właśnie, też nie. Ale musimy mieć jakiś system. Naprawdę. Okay. Nie róbcie tak rodzicom, oni was urodzili. Oni was urodzili. Dali wam ciuchy, płacili za wasze jedzenie, sprzątali wasze kubska, jak robiliście, jak byliście młodzi. Wstawali do was rano, jak płakaliście, bo wam lekko się krzywo leżało i musieliście się wypłakać. Nosili was, żebyście was zasnęli, biegali w kółko za wami, wycierali wszystko, co za wami. Zamiast kupować sobie fajne rzeczy, kupowali wam zabawki. Dokładnie, jakieś Ironmany czy coś, bo wy, jaki zajebisty, Tomek ma 2, a ja nie mam ani jednego. No. A oni mogli chcieć jakiegoś nowego Seata sobie kupić. No i nie kupili, bo wam trzeba było wyprawkę szkolną. No, a potem chodzili na wasze pieprzone wywiadówki, jak się nie uczyliście. I wam się nie chciało uczyć i rodzice musieli słuchać. No wie pani syn, no opuszcza się strasznie, no, w tamtym roku były same piątki, teraz proszę zobaczyć, jedynka. Wiecie, jak im wstyd było za was? A wy tak, tak, nie do... Ja nie miałem czasu się uczyć. Ja wolałem z Tomkiem chodzić pod nadzieszynki. W dupę mam się wam przewracało. Dobry jest. Jest kilka tematów, które kiedy Włodek podejmuje, to ja widzę, że w nim targają prawdziwe emocje. I to mi się podoba, bo przynajmniej wiem, że szczerze mówi to, co myśli. Ale to prawda akurat. No i wiem, bo ja to widziałem w szkole, jak oni mieli wszystko. Od tych rodziców, no kurde, no nie wiem, bo nie żyłem tym rodzinami, ale mieli bardzo dużo i wszystko im dawali. I ja nawet widziałem tych rodziców czasem i biegali wokół nich. Ale co, nie, miałem w dupie. Nie? Dla mnie to jest tylko tak, żeby się wybawić, wypić, wyszaleć, poznać nową dziewczynę, pochodzić na imprezy, nie chodzić do szkoły, trochę polebować, pojechać do Rzeszowa w czasie wolnym. O, a w Rzeszy co było? Były jakieś fajne sklepy? No wszystkie, bo jestem młody i muszę się przeszaleć. Big Star był? Ja pytam o takie marki z naszych czasów. Big Star. Reporter. Reporter! Wiedź! Reporter! Cześć chłopaki. Kupiłem sobie na dżiny. Pokaż. Kuźwa, Big Star, patrz na wymeskę. Super stary, Big Star, ale patrz. No. Gdzieś? Big Star. Zajebiste. Zajebiste. Kupiłem sobie... Aha, kupiłem sobie koszulkę, stary. Wiesz, jaką zajebistą markową? Americanos. Ja dałem. Americanos.
Czy w ogóle pojmujecie, co wam się daje za darmo? Lans. Albo pierwsze markowe buty. Pierwsze Nike. Jakie były twoje pierwsze? Pierwsze markowe? No. Nike. Kurczę, szanowałem te buty. Szanowałem, ja też. Ale o Jezu, jedyne, jak szanowałem. Jedyne, jakich nie szanowałem, to te. To trampki za 15 zł. Tych to te, kupowałem. To wszystko. Tych to kupowałem na potęgę. Wiem! O, teraz przywalę totalnym stary paleolitem. Uwaga, i teraz niech się wszyscy skupią. Rzucam hasło i to ja czekam na reakcję. Sprandi. Ale mi się przypomniało. Sprandi. Mi się przypomniało w kwestii trampek. Napisali do nas kiedyś ludzie, którzy robią napisy na trampki i ćwieki na trampki. Zajebiste rzeczy. Można sobie u nich kupić. Ze strażakami. Remiza. Remiza, nie wiem, czemu się nazywają. Remiza. No. Czemu na naszych trampkach było napisane All-Star, mimo że to w ogóle nie był All-Star? No właśnie. U tych ziomów w remizie można kupować konwersy, które są nabijane ćwiekami. Czy byłeś tam? W Detroit powstanie Wyspa Wolności? Pytajnik. W Detroit pojawił się pomysł, aby za 1 miliard dolarów sprzedać prywatnym inwestorom wyspę należącą do miasta. I tam ma być zero podatku dochodowego i można sobie spokojnie prowadzić swoje przedsiębiorstwo. A, i mają mieć własną walutę. Czyli chcą, mają wyspę, chcą sprzedać, bo Detroit ogólnie z tego, co wyczytałem, nie jest fajne. Projekt popiera 66,5% mieszkańców mieszkańców Detroit, w tym wiele znanych osobistości. Na przykład były prezes Chryslera, Hal Sperling. Bardzo znany, ja go nie znam. No, ja też go nie nigdy znam. Nigdy u mnie nie był. Nie, też u mnie. No nigdy to jakiś to razem kim on dla mnie niby jest. Żadnym autorytetem dla ciebie no, nie jest. No dokładnie. To widzisz, a to się to wypowiada w artykułach i cytuję Chrysler. Chrysler się mówi. Tak. Zresztą Chrysler już wcale nie produkuje fajnych samochodów. Dokładnie. Ja się absolutnie zgadzam z Włodkiem. Zawsze się zgadzałem z Włodkiem. Dobrze, kończymy ten odcinek. No nie, jeszcze to. Musisz się wypowiedzieć. Tak, słuchaj. Zgadzam się. Ja też się zgadzam. Budujcie, a jak już wybudujecie, to zadzwońcie do nas, to przyjdziemy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jest środa. Nie. A słyszałem, że w piątek jest 500. Czaszka pęka. Myślałem, że będzie jakiś fajny, a okazał się taki nudny. No nic, ale zobaczymy. Może nie będzie taki nudny. Sprawdźcie. Lekko.tv o 18. Widzimy się tam. A pamiętajcie, że tymczasem będziecie lekko stronniczy. Boom.